przeczytam, przepraszam bardzo. Ale proszę przeczytać całość. No, ja mówię, reagowanie na półprawdę lub nie mówienie prawdy jest gorsza od rzeczy naprawdę niemiłych. Ale to jest wymagane boskie, to ja cytuję. Ale proszę pozwolić, jeżeli można, wrażę, to ja się odniosę do tego, ponieważ ja słuchałem też i wiem o co chodzi. No właśnie, dlatego ale jeszcze mam taką jedną propozycja padła, o której państwo powiedzieliście nie. To są wolne środki, które by dzisiaj na jutro załatwiły temat. Zostałoby 400 tysięcy wolnych środków jeszcze. W momencie, kiedy by doszło do realizacji drogi, mamy w budżecie środki zapewnione. Jeżeli nie dojdzie, to mamy rezerwę pod koniec roku z tej drogi. I to jest tylko techniczna strona. A czemu nikt na komisji tego z państwa nie powiedział? Ale przecież to jest logiczne i proste. Sugerowane było. Rozmawialiśmy we czwartek, rozmawialiśmy wspólnie. No i były te propozycje. Moje stanowisko, że nikt, to od 5 godzin rozmawiamy o tym samym. Nie ma sensu, bo byłoby to niegospodarne, aby wprowadzać do budżetu. Ale może zamknijmy ten, aby wprowadzać wolne środki na tym etapie do budżetu. Ja to państwu wyjaśniłem, po to było to moje stanowisko, żeby państwu właśnie odpowiedzieć. Właśnie, szanowni państwo, zobaczcie, jak trudno z państwem się rozmawia. Na nieformalnej propozycji, na nieformalnej... Bo my swoje, a my swoje. Ale szanowni państwo, na nieformalnej... Szanowni państwo, sekundę. Na nieformalnym... na nieformalnym spotkaniu, ja przecież powiedziałem dzisiaj to publicznie, padła sugestia pana Mariana, żeby wprowadzić wolne środki. Więc ja, żeby argumentując państwu, dlaczego nie możemy wprowadzić wolnych środków, przedstawiłem państwu stanowisko. A państwo na komisjach żeście nie dyskutowali na ten temat, tylko żeście przemilczyli ten temat. I teraz tu się rozgrywa sprawa, tak naprawdę. No, ale panie, ale z tego... Zobaczymy tą dyskusję, panie Wójcieju. Pani Marta chciała głos zabrać. Dziękuję. Ponieważ ja tu jestem w wolnej stopie jako osoba obiektywna, a ponieważ też byłam radną, miałam przyjemność pracować wam zastępcą pana wójta obecnego, pana Staszka. Więc z tego chciałam się właśnie przysłuchać temu wszystkiemu, bo różne głosy krążą już niestety, panie wójcie, po tym parku. I chciałam tylko jedno zauważyć. Z tego, co pan się wypowiada w stosunku do szanownej rady, to po prostu wniosek, to jest mój wniosek taki, że pan chodzi na, tylko na komisję, nie, formalne, nieformalne, nie wiem po co nieformalne, można to zawsze formalnie mówić, bo tym są wybrani, żeby mówić formalnie i tak ma być. W każdym bądź razie, z tego co pan powiedział, ja odniosłam wniosek, że pan wchodzi na spotkanie, no to pan robi takie wrażenie, że no, wszyscy buzie mają zamknięte, że nikt nic nie może powiedzieć, no bo no, nikt nic nie mówił, za chwilę nikt nic nie dyskutował, nie wiem, to jest dla mnie, aż mi się to po prostu nie wydaje, ponieważ ja pracowałam z panem Kachowiczem, i pan Machowicz niestety miał charakter taki, że też miał taką metodę. Wszedł, zdenerwował się, rzucił coś, znaczy to, ale myśmy mieli na tyle odwagi, że chwileczkę to trzeba przedyskutować przedtem. Natomiast pan był w takiej opozycji wedle pana Machowicza, tak było, no niestety taka była prawda, że nie było też dyskusji, koniec, nie głosujemy, nie ten, bo to z tym, co wyszedł tylko pan Pachowicz, to było złe, tylko przez to, że to była propozycja pana Pachowicza. Jeżeli dalej pan pójdzie taką drogą, to będzie to samo, co było, jak ja mam radną między 2,7 a 2,10. To jest jedno zdanie. Drugie zdanie do pana radnego Krzysia, no bo sąsiad też mój, za mojej kadencji. Właśnie też tam był problem tej drogi, o której właśnie wspominał. Ja miałam podpis prawie ponad 100 osób, bo też chodziłam tam i była prośba o tą drogę. I niestety pan Pachowicz powiedział, że nie ma możliwości, nie będzie tam drogi. I była sprawa zamknięta, ponieważ
nie ma pan zgodności, czyje działki, jakie działki. Pan już dawno jeszcze tato nie pracował na zakładzie, to tam się nikt nikomu nie doczekał, ludzie chodzili, jeździli i tak było. I bardzo bym chciała, żeby niestety między wami, jako państwo radni, to co wychodzi, co słyszałam, naprawdę wychodzi dobra wola. Ale panowie, na przykład te cztery osoby, no nie może też tak być, że wy naprzeciw, bo wy macie ten. To jest taka zasada, że jak jeden wchodzi pijany do samochodu, jak 11 osób mówi, że pijany jesteś, nie masz prawa wchodzić, no to chyba te 11 osób mają rację, jak ta jedna osoba. Jest pan pijany, na przykład. Panie Piotrze, przepraszam, nie udzieliłam głosu, a są no, teraz wolne... Przepraszam, skończy pani Marta, udzielę głosu. Pani udzielę głosu. Chodzi o to, że jeżeli większość ma poparcie i ten, to nie może być tak, żeby jedna osoba by się ubierała, proszę. Panie Piotrze. Większość ma poparcie i ten. No niestety, a to jest poparcie, jeżeli zostało 11 osób wybrane przez... Ale ja mam okres wyborczy. Proszę mi nie chodzić zdanie, chwileczkę. Jak ja skończę, wtedy będzie pan mówił. Bo tak to będziemy się przekrzykiwać, a to jest niekulturalne. Jeżeli mówię pan, jeżeli Tymbał wybrał, czyli mieszkańcy, 11 osób, które są myślenia właśnie takiego, że mamy zaufanie do tych osób, a cztery osoby są, które wam się nie podoba, to czy tam wyciągnę, to już widzę, jak głosuję. Ja bym to świadome nawet nie. Aha, czy się, no to próbuję, ja nie będę powiedział. Ja myślę, że jeszcze tutaj pani Marysia chciała, ona czeka już trochę o moi problem. Godzinę albo więcej czeka. Panie przewodniczący, uważacie, że droga Windówka jest realna? Po pierwsze, chciałam zapytać panią kierownik, czy ta droga jest drogą gminną, jako taką, że można na nią cokolwiek zrobić? Nie, bo to jest, idziemy na podzrywu. No. Dlaczego jest metoda z nim? Bo nie ma własności. Nie może być zrobioną inną metodą. Bo nie ma własności. Czyjej własności nie ma? Gmina nie ma własności, żeby móc realizować. A jaką metodą zrobiliście zagroda Windówka? Nie mieliście własności, ludzie się podpisali i zrobiliście asfalt. Ale była wykładania gminy. No bo się ludzie spisali, dali mi wolno. Ale to w ogóle nie ma własności gminy. Czy rozumiem? No to trzeba było ją przyjąć. To jakim prawem, to ja uważam, że to jest droga prywatna. To jest raz. A druga, jeżeli jest taka kwota pieniędzy przeznaczona, odcinek tej drogi jest 320 parę metrów. I to jest taka kwota pieniędzy, to naprawdę uważam, że to jest rzeczywiście gospodarne. Super. Jeżeli ja mam takie miejsca, stwierdził pan rynek, i było jedno miejsce, jeden dobrze nie ma rynek, teraz się okazało dwa. Za poprzednie 4 lata nie raz nie było zgłoszone, że takie domy istnieją. Dlaczego się, bo nikt się nie odezwał w tym momencie. I tyle pieniędzy idzie na to, drogę, jak możemy zrobić inne drogi, gdzie w ogóle nie ma interesu. Tam są dzieci, mają osoba starsza, gdzie dzieci zamiast chodzić do szkoły na zabawki, chodzą do domu. Zapraszam, ja składam pismo, jeżeli spadnie śnieg, zapraszam komisję, żeby zobaczyli, jak wygląda to. Druga sprawa, jeszcze sprawa oświetlenia. Pan Szymiński twierdzi, że bezpieczeństwo dzieci, wszystko i tak dalej. Jeżeli gmina, urząd gminy i wy zadecydowaliście, że będzie robiona droga na kopana droga, to jeżeli chodzi o to, ten chodnik, to jak jest pan mówi tutaj, żebyśmy mieli parę lamp na oświetlenie na zawadce, to nie ma pieniędzy. Jeżeli robi starostwo ciąg tego, to tyle nam nawet nie możecie dołożyć. Za tyle czasu, co na zawadce niestety
ale za tamtej kadencji nic nie było zrobione. Dziękuję bardzo. Pytanie do ostatniego zadania, co było w tamtym tygodniu, bo zapraszali my was wcześniej, a nie wiem, czy to w ogóle jest realne, nie jest realne. Jest realne, jest, miałam to panu powiedzieć, ale pan zadał już pytanie, bo nie wszyscy radni będą wyjeżdżali, dlatego że byli tam i znają tą drogę. To, że radni byli, to nie, i znają tą drogę, ale przepraszam, panie Kordeczka, ja skończę to zdanie, że niektórzy tam byli już poprzednio, w poprzedniej kadencji, jak ta droga chodziła, w 2013 roku. Proszę pana, ja byłam. Widziałam. Pani nie widziała radni? Dlaczego pani nie przyszła do mnie? Ja pana nie stałam. Ja dopiero teraz pana. Ja teraz dopiero pana poznałam na zaraz. Przepraszam. Panie Kordeczka, odpowiadam panu, że będzie zorganizowane spotkanie na tej drodze. I zakończmy ten temat, to będzie zorganizowane. Jeszcze mam jedno pytanie. Teraz na tym poprzednim posiedzeniu, co było, zadałem pytanie, w jakim, dlaczego się stosuje ten ZRIP? Wasz radny, którego tutaj nie ma, odpowiedział mi, że jeśli nie ma przejazdu, ktoś nie puści, trzeba tą ustawą iść i bo należy się tam gdzieś doprowadzić drogę. Zgodziłem się z tego. Wyście to zrobili jakoś poprzednio, władza z automatu. Jeśli zaczęliście projektować tę drogę, od razu się wprowadzili ZRIP. Projektant nawet do nas nie przyszedł, podobno zrobił nakazane od wójta, żeby to zrobił. Na samym początku, gdzie projektował, chodził mi poza posesji, poza siatkę, wyprojektował drogę. Przyszedł dopiero geodeta, zaczął wycinać. I on się dopiero wtedy dowiedział, co się tam oświęcił. Drogę, mówiłem Staszkowi, róbcie. Rozgroziło się, betony się pousuwało, ogrodzenie drzewa się powycinało, ludzie mieli jazdę, cały coś się budowali, ale pod ZRIP drogę się zaczęli robić. To jest jedno. Teraz drugie było na zebraniu u nas, pani Bokowa wstała i mówiła o tą drogę gminną. Co nie możemy już do pola wyjechać. Tam radny nas Staszek zaproponował i sobie złożyła pismo. To pismo pani też nie odczytała ostatnio, bo niby te nasze dwa pisma też zginęły w gminie. Ale przecież czytałam. Nie było czytane. Nie było czytane. Nie było czytane. Dwa były przeczytane, trzecie nie było czytane. No to niech Staszek ten osób wypowie się na temat tej drogi, czy tam w ogóle będzie co poprawione, bo my to pola nie wyjedziemy z tą drogą i masz tam. Proszę państwa, widzę, że tutaj dochodzi do tego, że będziemy zebranie wiejskie mieć w tej chwili. Proszę pana, powiedziałam panu i zrobimy to na 100%. To obiecuję nawet na 1000, że tam radni wyjadą. Tylko proszę zrozumieć, że być może nie wszyscy też będą mogli wyjechać, gdyż różnie panowie pracują i nie zawsze każdemu pasuje, prawda? I jest bardzo, proszę mi wierzyć, że jest bardzo ciężko wszystkich zebrać. I zakończmy ten temat teraz tutaj, a jeżeli chodzi o ZRID, to przed chwilą pani Bożenka to tłumaczyła, dlaczego jest na ZRID robione. I zakończmy ten temat. Serdecznie państwu wszystkim ale dziękuję. Jeszcze jedno nieodpowiedziane na to moje na to pismo trzecie, które nie było odczytane na ostatniej komisji, niektóre się radne wypowie na ten temat, ale musi być zrobione, bo nie wyjedziemy do pola w ogóle. Ale to wie pan, były dwa pisma, które otrzymałam wtedy na komisji, jak ale pan przyszedł. I przeczytałam. Ja ale trzy były złożone do gminy, ja sobie zapomniał się upomnieć do gminy, czy on wszystko się trzeba upominać. To będziemy szukać tego trzeciego pisma. Nie obawiam się, że się znowu zgubili. Ale on go zna na pamięć, bo poseł napisać, no to niech teraz opowie, bo o co chodzi i podejmijcie coś tam trzeba. Widzę, że ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na tą sesję. Była to sesja faktycznie burzliwa, no bo nas tutaj to zeszło trochę. Bardzo, no to wcale się pan, wie pan, nie sprzykrzymy. Bardzo dziękuję wam serdecznie i zakończam 6. sesję Urzędu Rady Gminy Tywna.